Druga kolejka Fortuna pierwszej ligi za nami. GKS Katowice wygrało pewnie 3-1 z drużyną Chrobry Głogów. Cześć, kanał 365 dni o piłce. Czas na dwa słowa podsumowania po tymże spotkaniu. Zanim krótko o tym meczu, zachęcam oczywiście wszystkich do kliknięcia w ten magiczny czerwony guzik o nazwie subskrybuj. Jeżeli jesteście subskrybentami kanału 365 dni o piłce, koniecznie sprawdźcie, czy polajkowaliście dany materiał, bo to jest dla mnie paliwo do dalszej pracy. Generalnie mecz ciekawy, mecz, w którym no chyba przed spotkaniem nie było takiego ewidentnego faworyta. Mam wrażenie, że tutaj jakby takie szanse procentowe rozkładały się mniej więcej pół na pół. Dwie drużyny dysponują chyba równym potencjałem piłkarskim i nie ma tutaj takiej dużej jakości indywidualnej, która powiedziałbym stanowiłaby, że jedna strona jest zdecydowanie lepsza od drugiej. Natomiast w tym meczu przeważyły z pewnością błędy indywidualne w defensywie. Myślę, że po tym spotkaniu śmiało można wysnuć nowe przysłowie, że grać w obronie tak słabo jak Chrobry Głogów. Bardzo duża liczba strat, przegranych pojedynków, czy właściwie błędów komunikacyjnych w defensywie, zwłaszcza pod koniec spotkania gości. Mówiąc szczerze, jestem w szoku, no bo gdzieś tam tę drużynę Marka Gołębiowskiego definiowałem jako taką, która może za dużo z przodu nie robi, natomiast z tyłu jest w miarę stabilnie. Tymczasem dzisiaj bramki tracone w głupi, powiedziałbym czasami dziecinny sposób. Oczywiście ten gol numer jeden, no ktoś powie więcej szczęścia niż rozumu, natomiast trzeba pochwalić piłkarzy GKS Katowice za tą szybką, kombinacyjną akcję. Berger zgrywa do błąda, no i ten wykańcza sytuację. Wynik 1-0, no i szybko jest wyrównanie. Trafia Wolsztyński, no i mamy 1-1, no i wydawałoby się, że tutaj znów jakby goście są, powiedziałbym, na takiej fali, odpowiedzieli bramką, no i tutaj jakby te szanse nam się wyrównały. Tym samym druga połowa, no to już była ewidentnie na korzyść drużyny z Katowic. Mam wrażenie, że tutaj podopieczni trenera Guraka w końcu chcieli zapunktować. Przypomnę tylko, na inaugurację polegli w Legnicy z miejscową Miedzią. Natomiast Chrobry również przegrało. To była ta wysoka, nieprzyjemna porażka z Lechią Gdańsk. W drugiej połowie, no to już jakby indywidualny popis Mateusza Maka, autora dwóch trafień. Myślę, że po pierwsze wykorzystał indywidualne błędy rywali, ale też no, zachował się taki prawdziwy lis pola karnego. Trudno mi właściwie zrozumieć, co się działo w tej obronie Chrobrego, no bo poza tymi bramkami Maka również kilkukrotnie nie popisali się defensorzy, między innymi Brazylijczyk Gabriel czy Bulgadis. No, wiele takich sytuacji, w których po prostu jakby szwankowała komunikacja czy proste indywidualne błędy. Między innymi też mógł się podobać Brut, a więc piłkarz, który pojawił się na murawie, czy Arak, miał kilka sytuacji, także tutaj myślę, że po pierwsze wynik mógł być większy, a po drugie ta porażka powinna być takim jakimś sygnałem alarmowym dla drużyny z Głogowa, żeby tutaj stabilnie bronić, no bo gdzieś tam może być bardzo trudno. Chrobry dołącza do tej, powiedziałbym, do tego niechlubnego grona drużyn, które jeszcze nie zapunktowały w tym sezonie, a więc to są dwie ekipy z Rzeszowa, a więc Stal i Resowia, plus Beniaminek z Warszawy, a więc Polonia Warszawa. No mam tutaj nadzieję, że Chrobry zacznie troszeczkę lepiej w tę piłkę grać, no bo na razie wygląda to słabiutko. Wynik, który trochę, powiedziałbym, zakrzywia obraz, bo zdecydowanie GKS Katowice powinny wygrać wyżej. Natomiast jeżeli chodzi o drużynę z Katowic, to tutaj właściwie wszystko dobrze wygląda. Myślę, że ten gol stracony niepotrzebnie, natomiast no, nic się chyba wielkiego nie stało. Druga połowa bardzo dobra, być może można było wygrać wyżej, także ta skuteczność też z pewnością do poprawy, ale generalnie trzy bramki, trzy punkty zostają w Katowicach, więc chyba są nastroje do zadowolenia. Kanał 365 dni o piłce, po wygranej GKS Katowice z Chrobrym Głogów. Koniecznie sprawdźcie, czy jesteście subskrybentami. Pamiętajcie o kciuku w górze pod materiałem. Zapraszam też wszystkich na środę, na live'a dotyczącego drugiej kolejki Fortuna pierwszej ligi. Wszystkie mecze, zwłaszcza to GKS Katowice Chrobry, sobie dokładnie omówimy. Dzięki, do zobaczenia i pozdrawiam.